Niestety, mam wrażenie, że od paru dni, a w zasadzie od samego początku, jesteśmy świadkiem jedynie operacji PR-owej, nie ratowania ludzi przed powodzią, ale ratowania wizerunku pana premiera. Mieliśmy tą słynną, pojawiającą się podczas poprzednich rządów, kurtkę kryzysową, mieliśmy buty premiera całe zabłocone, mieliśmy t-shirt, mieliśmy premiera w bluzie, mieliśmy premiera nieogolonego, który specjalnie założył t-shirt, poszedł do telewizji wyglądając jak Menel, tylko po to, żeby pokazać ludziom, jak on strasznie się tutaj pracuje, jak tymi rękoma ratuje nas przed powodzią. To jest PR i nic więcej. Mieliśmy też sztaby kryzysowe na żywo przy mediach. Takich rzeczy się nie robi. Każdy, kto zajmował się kiedykolwiek jakąkolwiek ważną sprawą, wie, że tego się nie robi przy mediach. Czy przy kamerach prowadzicie rozmowy koalicyjne, przy kamerach ustalacie swoje zdanie w związku z, nie wiem, z związkami partnerskimi, aborcją, kredytem 0%, waszym kandydatem na prezydenta? Nie, bo te rzeczy są dla was ważne, a ratowanie Polaków przed powodzią nie było dla was ważne. Robienie ważne było tylko dla was dbanie o PR premiera Donalda Tuska.